I on trzyma, słuchajcie, w garściach, nie będę brał. Leszcza w tarle, który został nie złowiony, a złapany na blachę obrotową i ma wbite, rozumiecie, kotwice w kark i on się tym chwali. Ale co najgorsze, że tam komentarze były. O, a jak, a tak, a to, a to. Niebywałe, na jaki poziom dna zeszliśmy. To nie jest ludzie, dno. To nie jest dno. To jest poniżej dna, tak, podwójne dno. Ludzie, którzy reklamują firmy, pokazują po prostu obrazy, rytuały okrutne, wstrętne, ohydne. Puh. Łyba, łyba! A, i nieważne, bo ryba. Ciekawe, co na to pan pszczółka? Jeżeli wy nie reagujecie na tego typu ohydne i wstrętne przedstawienie leszcza zaczepionego kotwicą za grzbiet, który jest w tarle... Jesteśmy straceni! To Polski... Koniec! To Polski już nie ma. Nie dziwię się niektórym ludzikom, którzy uważają to za coś fajnego. Ale to od razu świadczy o nich, że oni po prostu chcą widzieć tylko rybę. Oni nie widzą tego szpaka, który teraz leci, tego żurawia, który przed... Nie żurawia jako dźwig, żuraw ptak, który przed chwilą przeleciał. Te zimorodki, kukułki i inne jaskółki. Ich to nie interesuje. Ich interesuje jedno. Ryba. No i te zdjęcia z tą rybą. Oni się... Ura! Oni się po prostu uważają za jakiś zdobywców. To jest mniej więcej coś takiego, jak siedzi sobie ze strzelbą, taką, że gdyby strzelił do tyłu, to i tak z przodu taka zwierzynka mająca 5 cm też by została zabita. I oni są, klęczą na jakichś takich sarenkach czy coś i oni są zdobywcami. Oni są po prostu zwykłymi, ohydnymi robalami. Tak to jest. Niesie tą sarenką na 20 kg, wiecie, tego jak Romek waży. I on niesie ją tego i... Brawa dla Romka! Powiem wam, to co się dzieje obecnie w wędkarstwie, to jest po prostu ohyda. Przepraszam, bo ice tea mi się kończy. Muszę dopełnić kielicha i zaraz do was wracam! Ura! Gierują! Zdjęcie. Łap! Ale... Jezu, wypadł mi! Nie był zaczepiony za grzbiet. Nie? Górna warga. I nie miał wysypki tarłowej. Nie miał. Swagier by go usmazył. O! Razem z tą sarenką. Zmące go wie. Ło! A ta, bo on leśnikiem je. Ło! Jakby popił literato śliwowicy. Ło! Mówi, że później z gagi jak nie ma. Potem by Bengala puścił. O! Z gagi nie ma. Tę całą plejadę gwiazd, którzy mają się za jakiś twórców i tak jakby propagatorów i tak jakby wodzów. Ale patrzę, co oni mówią, to uwierzcie mi, że oni naprawdę nie mają żadnej wiedzy. Generalnie jak patrzę na to społeczeństwo, które wyszło z narodu, a część tego społeczeństwa stało się plemieniem. Na przykład rozmawiam z kimś i zadaję mu pytanie. I tak mam mniej więcej z 90-kilkoma% ludzi. Oni nie odpowiadają na to pytanie, jeno bełkoczą o czymś, w ogóle niezwiązanym tematem z tym. A ja ich pytam, czy możesz mi odpowiedzieć na pytanie? On znowu bełkoczy. I nie dasz rady się z nim dogadać. Dlaczego? Dlatego, że
są to ludzie raz, że bardzo prości i dwa, że oni wiedzą, że odpowiadając na moje pytanie, oni wiedzą, że będą musieli odpowiedzieć przeciwko sobie, rozumiecie, wbrew sobie. Zatem oni unikają, a na przykład ktoś mi mówi, zrobił tak i tak ktoś, nie? Ja mówię, nie zrobił, zrobił. Zakład o skrzynkę piwa takiego dobrego. Nikt się nie chce zakładać. Dlaczego? A ja ci mówię, że zrobił. Zakład o... Nie. Nikt ze mną nie chce zakładu przyjmować. Dlaczego? Dlatego, że bełkoczą, nie mają pojęcia, a się mądrzą. Wiecie, dlaczego oni mnie nienawidzą? Dlatego, że mówię prawdę. Prawda jest najbardziej bolesną bronią. Słuchajcie, ja nie potrzebuję żadnych materiałów. Mogę stanąć przed setką celebrytów obecnych i dam sobie radę. A dlaczego? Dlatego, że zawsze wiem, co mówię, zawsze mówię prawdę. Oni nie wiedzą, co to są zasady, co to jest honor. Bóg i ojczyzna, oni mają pojęcia, bo oni żyją tylko internet, donaty. Mamona. No to, o to chodzi. I lajki, i suby, oni tym żyją. Zwyrodnienie i syfilis jest już wszędzie. Takie same zwyrodnienie i syfilis i ochydztwo jest w każdej dziedzinie życia. I boli mnie to, że też to zwyrodnienie, to zwyrodnialstwo, ten brud, te głupoty, te kretynizmy są właśnie też i w wędkarstwie. I duża rzesza to uważa za normę. A jest to po prostu zwykłe dno. Ja chronię Polskę, a nie ją dobijam. Oni niestety dobijają tą Polskę. Dlaczego? Dlatego, że chcą po prostu mieć pieniądze. Ich interesuje tylko trzy rzeczy. Ich rozumiem. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. Nic więcej. No niestety poziom ich jest, mimo że są w takiej powalce i w aureoli niby świętych, ale ja to od razu rozkminiam. Dlaczego? Dlatego, że ja to wszystko znam. Nikt mi nie powie, że to czy tamto, wiesz. Jeżeli jest potężny problem z sandaczem, nie tylko w okręgu mazowieckim, ale powiedzmy na Mazowszu, jeśli chodzi o Wisłę, to jest straszny problem. Nie tylko sandaczem, ale sandaczem jest największy, bo to jest najdroższa ryba, najlepsza i dlatego. Moje odczucie jest takie, że on jest niezadowolony, bo on by chciał, żeby jego gumy, woblery na sandacze się sprzedawały już. A to nie ma tak. To nie pieniądze są najważniejsze. Najważniejsze jest to, dlaczego ja dzisiaj nie jestem tam, gdzie bierze ryba. Bo wiem, gdzie i taka czy siak. Jestem tu, gdzie nie ma robactwa. Jestem tu, gdzie nikt mi po prostu nie będzie przechodził i branzlował powietrze. Jestem tu, gdzie lubię, a nie tu, gdzie mam zarabiać. Ja wiem, że to ciężko zrozumieć, bo pieniądz czy trumna ma kieszenie. Umarł biedny i bogaty. Biedny nie zabrał niczego, bogaty zostawił wszystko. Jedyna sprawiedliwość, tylko niektórzy za długo po prostu żyją inaczej. Nie powinni być w ogóle narodzeni. I uważam, że niektórzy nie powinni się pojawić w ogóle w naszych mediach wędkarskich, a niektórzy powinni się pojawić w naszych mediach wędkarskich, którzy nie chcą się produkować, bo na tle tego gówna po prostu nie chcą się pokazywać. Bo będą po prostu naznaczani i obrażani, tak jak rapa. Przecież mnie obrażają, słuchajcie, gówniarze. Mnie obrażają kondomy. Mnie obrażają leszcze, śmieci, bydło. Dlatego nie wzywam ich na topory. Nie wzywam ich na kurbacze. Bo raz, 3/4, 99 się zesrało. A potem jakby co? To moja wina, wina Tuska i Unii Europejskiej i kogo jeszcze? Kogo tam jeszcze, Paweł, jest wina?
Efendiego. Nie, no to Efendiego to wśród tych, tych balasów. Ale wina Tuska, Unii Europejskiej jeszcze jest trzeci ten. I Putina. Putinflacja. Putina, tak. Putinflacja. Sapa, sapunia, sapcia. Sapciu, sapciu, powiedz a. Meee! Sepcia! Oko ma duże, to co ma duże oko? Sapa czy cerka? Prostytutka. To jest ta. Sepcia. Sapcia. Sepcia, sapcia. Odpaliły. Udaje nieżywą. Do rapy idzie, zobacz! Uram! 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 Ale punktuje. Powiem ci, że to jest tak, a jeśli chodzi o to punktowanie całe, to gdybym został szefem na przykład Polskiego Związku Wędkarskiego, od razu z dnia na dzień likwiduję te całe zawodnictwo. Wow. Od razu! Wow. Nie ma żadnych zawodów! Nie ma żadnych fotografowań ryb! My chcemy zawodów! A ja chcę mieć metrowego. A nie masz? No dłuższego, no. Przy dzisiejszym rybostanie zawody to jest mordowanie ryb, tak jak kłusownicy. A szczególnie te takie, te ryje, słuchajcie, nałowią tak kilkaset takich uklei. I oni na tą michą, słuchajcie, to jest niebywałe, to jest po prostu zbrodnia. Albo Piotrek, te liny na tych matach, karpie i tak dalej, porozkładane takie, wiesz, leży na macie z nimi ham. To jest po prostu męczenie ryb. Ja powiedziałem, wcześniej czy później przypieprzą się do nas jakieś instytucje, bo jest to męczenie ryb. Mili, przecież oni tego nie zrozumieją, bo im tylko w głowie zawody, okręgi, punktacja. Na klatę przyjmuję. I ta nomenklatura antywędkarska, słuchajcie, to jest niebywałe. I oni według siebie i według tych popleczników, tych zawodników są kimś. A dla mnie są zwykłymi po prostu męczycielami zwierząt. Kłusownik przynajmniej weźmie tą rybę, zabije i ją zeżre albo sprzeda. A tu łon wypuszcza i ta ryba w większości umiera. To oni są gorsi od usoli. Nie wiem dlaczego Polski Związek Wędkarski na to pozwala. No ale skoro pozwala na siatkowanie w obrębach, gdzie mogą łowić też i wędkarze, co jest w ogóle dla mnie rzeczą pomyloną, bo powinny być obręby wędkarskie i rybackie całkowicie odrębnione od siebie i tyle, nie byłoby żadnych dymów. Nic na to nie poradzę. Nie mam władzy i niektórzy, no nie wiem, właśnie Pawła zapytajmy, który wczoraj mi przesłał tą fotę tych kłusoli, którzy kłusowali właśnie na tarlisku i on mówi, że ja bym od razu strzelał do nich. To mam pytanie. Czy wolicie taki stan, jaki jest, czyli kłusownictwo w pełnej krasie i każemy ich mandatami w jakimś promilu 500 zł, 100 zł, czy praktycznie zero kłusownictwa albo w niewielkim promilu, a jeżeli trafiamy, to do nich strzelamy. Jeżeli popieracie tą pierwszą wersję, to znaczy, że jesteście kłusolami. Jeżeli macie serce dla przestępców, zbrodniarzy, kłusoli, to jesteście tacy sami. Patrzę na ten lumpen proletariat, na tą swołocz i patrzę, jak oni mówi na przykład o zbrodniach banderowskich na Wołyniu, we wschodniej Małopolsce, czyli w byłej Polsce, w Powstaniu Warszawskim, a taki Będzwał, Polaci też mordowali. Pytasz go, jacy Polacy? No, za czasów Jeremiego, to nas
chronili przed tymi po prostu zbrodniarzami, kozakami i resztę bandytów. A oni mówią o kimś, kto, to tak samo jak ci komuniści, nawet i obecni, mówią o wyklętych. To jest to samo. To są prości ludzie. W tym zakresie oni nie powinni w ogóle mieć możliwości podejścia do wody i do mikrofonu na łączach, czyli w internecie. To są prości ludzie, z którymi nie chcę mieć do czynienia i będę z nich drwił do końca życia. Jeżeli ktoś popiera zło, jest zły. Jeżeli ktoś nie reaguje na zło, jest takim samym współsprawcą, jak ten, który czyni to zło. Koniec, kropka. Ja rozumiem, że ktoś nie chce się produkować w necie i tego nie mówi. Okej, a jeżeli w sercu tego nie neguje, nie krytykuje, to jest taki sam jak oni. I dla przykładu podem, idziemy sobie ulicą asfaltową i patrzymy, a na chodniku ktoś gwałci małe dziecko. I my rozumiem, że możemy bać się o swoje zdrowie, bo ten ktoś ma na przykład w ręku sztylet. O swoje zdrowie. I ten ktoś odwraca głowę i nie zawiadamia organów, ale tak naprawdę powinien ruszyć na tego bandytę. I to jest obraz obecnych wędkarzy. Oni się bają kusali, w większości ja mówię o wszystkim. Oni mówią tak jak te głupole, a Polacy te smordowali. Oni interesują ich tylko ziawody i wyciąganie ryby z wody. Nie na tym polega wędkarstwo, nie na tym polega szanowanie przyrody. Nie na zawodach, nie na handlu. Ty on, a przecież też handlujesz. No i, a Polacy też mordowali. No i teraz gadaj z takim, słuchaj, ja, wiesz co, ja mam dużo cierpliwości. Ale ja po prostu, wiesz co będę robił? My! No i co dalej? A dlaczego krzyczysz na rybach? Bo my! Bo po prostu byty, które nie rozumieją nic, mogą liczyć ode mnie tylko na me. No chyba, że podejdą bliżej, no to wtedy może być na czerwono me. Jesteśmy już tak naprawdę nad przepaścią. W zasadzie tu spadamy. A oni dalej. Ukraińcom damy to, damy emerytury, renty, a Polakom nie dopuścimy nawet do oddziałów onkologicznych. Boże, jakie to są po prostu prostaki. A to wszystko jest do czasu, dopóki nie zdarzy się wam to. Ale jak macie bogatych tatusiów i mamusiów, to wam załatwią coś poza, ale są ludzie nie tylko bogaci. A to jak nie bogaci, to są gorsze jakości, tak? Biedaki. No tak, ale jak na przykład tatuś czy mamusia jest złodziejem, bo jest złodziejem i dostaje 123 miliony na badania, no to nie jest złodziejem, tak? Bo dostaje od złodziei. Ludzie, prostactwo jest po prostu na takim poziomie w Polsce, że ja tego nie mogę znieść. Nie mogę znieść. Dlatego cały czas mówię o tym. Ciekawe, co to było. To mógł być Teodor albo Telesfor. Jak miał w alternatywach ten Dyrman i miał psa Teodor! A w 40-latku miał psa ugryźć. Także mili, niestety. A jak przyjdzie Ruski do Polski? A nie przyjdzie, jak się wykrwawi na Ukrainie. A Ukraińc nie przyjdzie do Polski, jak się wykrwawi z Rosją. No taka jest prawda. Ale oni tego nie rozumieją. A wiesz dlaczego? Dlatego, że oni nie obserwują historii. Nie czytają. Nie wiedzą, oni mówią, a Polacy mordowali Ukraińców. Wiecie, co robili kozacy? Z Polakami? Wiecie, co robili na przykład Tatarzy z Polakami? To tak jak hitlerowcy. Kaleki, akcja T4 i starców, jak w obozach starców. Żeńskich i męskich. Ciach, ciach od razu.
noworodki, dzieci. Dzieci brali do worów, kilka dzieci do worów i na konia. I tak kilka worów na koniu jechali. Część z tych dzieci nie przeżywała, oczywiście, większość. A jak brali kobiety ładne, wybierali, to te kobiety, słuchajcie, były po prostu prostytutkami. Tak. A te brzydsze to upiększali i sprzedawali na targach. Jak Żydzi przed Mieszkiem, Polaków. Oni mówią, nasi przyjaciele, kozaki i Tatary. Matko Bosko Częstochowska. Ale że ja się nazywam Efendi, to jest przykre, co? Polaków jest coraz mniej. Polaków to prawie nie ma. Ty jesteś Polakiem, ja jestem Polakiem. W wędkarskim świecie nawet, jeśli chodzi o, nie o gazetę, ale o wędkarski świat, nawet na moim live'ie. Zobacz, ilu tam jest Polaków. Akurat na mojego live'a wchodzą w większości Polacy, ale plemieńców ja likwiduję. Patrzę na tych ludzi. Po części to bym, wiesz co, po części bym im pomógł. Załatwiłbym im takie dobre domy opieki psychiatrycznej. Nawet powiem wam, że dałbym im na lekarstwa psychiatryczne. Podzieliłbym się na przykład, nie wiem, kawałkiem brukwi z nimi. Włączyłbym im pora na telesfora. Włączyłbym im techno, muzyczkę. Niech sobie żyją w tym świecie. Kto z was walczy o polskie wody? Nie o wody polskie, tylko o polskie wody. Kto z was walczy? Walczycie? W jaki sposób? Mała mieścina albo duże miasto i zorganizowana grupa przestępcza kłusowników, szwagier prokurator, a sędzia jego żona. No i co? A policjant jego brat. No i co? Co byś nie zrobił? A jeszcze się okaże, że w PiS-ie mają. No i co zrobisz? I Zbyszek go ochroni. Co robicie, żeby było lepiej? Oprócz tego, oprócz tych po prostu waszych większości kretynizmów, które mówi ta, ja nie pójdę, bo to Sztuśkiem, ja nie pójdę na marsz protestujący, bo to Żrapo. Co robicie? Oprócz kupy. Widzisz na drugim brzegu ten napis? Nie. Jak nie? Zobacz. Na biało i na czarno. A co tam jest? No zobacz. No nie widzę. Rapa wszystkich obraża. O. Widzisz? To może ja nie mam racji. Twoja wina. Ale wszystkich to znaczy tak, że i ciebie, tak? I muchę, i te ptaki, tu wszystkie, te robaki, tak? Zatem mili, ja lubię sobie jaja porobić nawet ze swoich kolegów, znajomych, bo mnie znają, tak? Nawet ze mnie. O, no, widzieliście na filmach, jak sobie robię, ale to są jaja koleżeńskie. Ja ci dam Kaczyńskiego. Ja ci kurapa dam Kaczyńskiego. My! Ale jeżeli ktoś mnie dźga publicznie i potem ma pretensje, że ja, no to wybaczcie, ale no taki jestem, no ja nie zapominam. No chyba, że przyjdzie, pocałuje w stopę publicznie i przeprosi. Nie, w sygnet, nie, w stopę. Nie, w stopę. Powtarzam, w stopę. Umyję wcześniej, tak. Odkażę nawet. No ja wiem, że oni, jakby odmówili, to władca powiedziałby, nie ma tu premii 24 zł. Dlaczego paroby i pastuchy wielkich celebrytów są też przeze mnie krytykowani? Ponieważ oni dostali prykaz od swojego pana, żeby wyśmiewać Efendiego. Sprzeczać się będziecie, czy iść na to, czy nie protestować, bo z Tuskiem, bo przeciwko Putinowi, bo za Aldo Moro, czy przeciwko Aldo Moro, bo z Rapą, a wszyscy zginiemy w zupie. Wy tego nie rozumiecie. Z narodu polskiego po zakończeniu II wojny światowej
narodziło się plemię. Plemię, które rządzi dzisiaj Polską. Plemię, które rządzi dzisiaj Polską, nienawidzi Polaków, kocha złoczyńców. Kocha złoczyńców z Ukrainy, z Rosji, z Niemiec, z Ameryki. Akurat to są najwięksi złoczyńcy. Z Litwy, z Białorusi. Na sandace nie można iść! W okręgu mazowieckim przez 2 tygodnie jestce. Jakie sandace? Hełmofonie, jakie sandace? O czym ty mówisz? Te ostatnie sandacze, które zostały? Jeszcze chcesz, mimo że spóźniła się wiosna i one nie zdążyły się dotrzeć, jeszcze chciałbyś łowić z brzuchami? Jeszcze? A? Niebywałe. Zero wiadomości, zero wiedzy i jeszcze te chamskie takie przytyki, że ktoś robi dobrze. To jest niebywałe, słuchajcie. To jest niebywałe. To jest po prostu, to jest poniżej dna, poniżej drugiego dna. To, że on weźmie i zgaci światło i powie, tu jest kolor zielony, a tu czerwono-żółty. Co to znaczy w ogóle? Że co? Że gamę kolorów pokaże przy zgaszonym... Kurwa, człowieku, no. Widzicie, wróćmy do lat 80. Dobra, 90. Początek lat 90. MEPS. Jedynka czy dwójka. Fluoseledyn. Tak zwany silk. Według tej nowej nomenklatury. I teraz uważajcie. Wchodzisz i nie ma możliwości, żeby na Komarowej. Oczywiście nie ma tam. Maćkowi pokazałem tą tamę. Nad redaktorowi Szymańskiemu pokazałem tą tamę, ale już jak nadredaktor Szymański łowił, Marek Szymański, łowił tam wielkie rapy i wielkie sumy i sandacze za tą rapą, to już do mnie nie zadzwonił. Nie było możliwości, tam nikt na tam nie przychodził, bo to trzeba było wejść takie a la starorzecze, coś, zresztą nie było robactwa, tylko źle nie było, mało było. Nie było możliwości, że pierwsze 3 rzuty nie było 3 gram, nie było. I teraz wziąłem tą, tego MEPS-a kupiłem, rzucam i na przykład jednego dnia od razu siedzi, jaś albo plen, siedzi. A na przykład następnego dnia rzucasz, podpływa od razu jazior czy plen i od razu odbija, rozumiesz? Następny podpływa i odbija. Co jest? No to jest, że są kolory. W tym samym tygodniu, które wabią ryby i straszą ryby. I taki, rozumiesz, mędrzec jeden z drugim opowiada, że to. Oni nie mają pojęcia, rozumiecie tego? Nie mają pojęcia. A teraz przy tym rybostanie, to oni przez 100 lat nie nabędą tego pojęcia, co ja nabywałem kiedyś przez 2 tygodnie. Jest to przykre? Jest to przykre. Ale oni, co jest najbardziej przykre, to że oni mają tych swoich pobratymców, którzy w to wierzą. I to jest tak jakby sprowadzanie ludzi na złą drogę. Tak się dmucha, zobacz rapak i obie. Piknie, piknie. O Jezu, żeby nam tutaj się żaden nie trafił, co Paweł? Dzisiaj. Lepiej nie. Ty, a te chłopaki z Woli nie przyjeżdżają. O, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Bo gadałem z moim kolegą, a to jest taki doktor prawa, o wysokiej klasy mecenas. To jak to Grochowski Bastian zablokował ekipę, która miała w zamiarze ciebie pobić, a nawet być może zabić? Postąpił szczodrze, dobrze. Ale ponieważ on nie zawiadomił organów o zamiarze zabójstwa na twojej osobie lub doprowadzenia cię do tego, mi tłumaczmy, dokonują przestępstw, nie wykroczeń, a przestępstw przeciwko życiu. No tak, bo jeżeli ktoś nie zawiadomił organu, że jedzie zorganizowana grupa przestępcza zabić rapę,